Siemaneczko, z tej strony Perezone. Na szybko, taki, nie wiem, vlog, reakcja, może moja opinia odnośnie tego, co wydarzyło się na kempie. Wszyscy to już rozmuchali, to już się tak rozmuchało, że to jest po prostu straszne. Jeden z widzów koncertu tego typu mesa z livebandem wykonał zamachu na przeciętność pistoletem wodnym. Mes troszeczkę się zirytował. Gość podczas rozmowy rzucił tekstem chodź na freestyle. Mes zaśmiał się, rzucił mikrofonem i wyszedł ze sceny. Próbując się do niego dostać, w tym momencie gość, który to rzucił, powiedział, że chodź na freestyle, który dokonał tego zamachu, próbował wejść na scenę. Ochroniarz go zepchnął i fani Mesa na tym koncercie chcieli już wykonać coś w stylu Rycha, wiecie co z nim zrobić, ponieważ gościa walnęli w łeb, ten aż upadł, a drugi gość zaczął go butować. Stasiak wtedy rzucił oczywiście, że zostaw nie ma sensu. Ale gdyby tego nie powiedział, gdyby nie było żadnej reakcji z publiki, mogłoby dojść do sporej tragedii i jeszcze większej afery niż jest teraz. Taki mesgate troszeczkę, bym to tak nazwał. Ale do meritum. Dla mnie reakcja Mesa była troszeczkę ponad. Nie wiemy, co siedziało w głowie Mesa tego dnia. Możemy chujowy dzień, każdy z nas ma chujowe dni. No i wtedy też różnie reagujemy na różne rzeczy. Niekoniecznie tak, jak powinniśmy reagować, więc tutaj wjazd na Mesa to tak... Ale bardziej mnie ciekawi reakcja Mesa z piątku. Wrzucił oświadczenie na Facebooku. No i myślałem, że po tym oświadczeniu temat się utnie. No bo tam jest opisane dokładnie, że myślał, że to zrobi inaczej, że kilka tam rzeczy wypunktował, na koniec po prostu piona. Tak, i dla beki wrzucona okładka przerobiona płyty Ała. I mówię, fajnie, no Mes obrócił to w żart. Spoko, no chcę z tego wyjść jakoś z twarzą, mimo że no jest ciężko. Ale Stasiak dorzucił swoje 5 groszy. I Stasiak w tym momencie na przykład wrzucił fotkę swoją w płaszczu przeciwdeszczowym. Bo dlaczego by nie? Mesa ta reakcja była fajna, w sensie ta odpowiedź to pokazuje jakiś poziom, ale to co zrobił Stasiak dla mnie to było żenujące. Zwłaszcza, że to dokładnie to tak Stasiaka to tak... Ja wiem, Stasiak hajpuje tego Mesa, ale to jednak bardziej w Mesa był zamach niż, że tak powiem, zamach. Komisję może zrobimy, BOR się niech zajmie komisją śledczą w tej sprawie. No ale po co w ogóle Stasiak z tym zdjęciem? Ale okej. Okay. Następne, co mnie zdziwiło, tego samego dnia, myśląc, że już temat jest zamknięty, Mes wrzuca sobie zdjęcie, ze Stasiakiem oczywiście, w płaszczach przeciwdeszczowych, z dopiskiem jesteśmy gotowi na koncert. Dla mnie to już było zbędne. To już po co? Dlaczego? Mes, dlaczego to zrobiłeś? Przecież zamknąłeś temat, napisałeś wszystko, da do Z. Każdy, kto chciał wiedzieć, co przeczytał sobie, dowiedział się. Po co? I tutaj już moim zdaniem poziom żenady zaczął rosnąć. Następnego dnia po tym zdjęciu na profilu Alkopoligami pojawił się post mówiący o tym, że tu Mes tak zareagował źle, o to wszyscy o tym gadają, tak jakby Polska zdobyła mistrzostwo świata. Nie wiem w czym, pewnie w piłce nożnej na przykład, ponieważ dawno tego nie mieliśmy. I dopiska dalej. Ale kiedy Mes pomagał powodzianom na Bałkanach, to jakoś nikt się tym nie zainteresował. No i wtedy ręce to mi po prostu opadły tak o. I mówię, rzuć jakimś zwykłym bifem w Alkopoligamie, Alkopoligamia sama się zastrzeli. I to w social mediach po prostu postrzelane po kolanach, po nogach i to wszystkim pełnym arsenałem. Moim zdaniem to już tutaj pokazuje troszeczkę, że Mes ma ból. Że ludzie z niego beczą troszeczkę. No bo
No trudno, no. Jesteś osobą publiczną, no to tak to będzie wyglądać, no. Tutaj tego nie zmienisz, nie wpłyniesz na to. I też chciałbym teraz powiedzieć, że nie chciałbym w jakikolwiek sposób bronić tego gościa, który to wykonał, tak? Ale no to jest kemp. Na kempie się dzieją różne rzeczy. Różnie ludzie się bawią. Może był troszeczkę podpity i może sobie wpadł na pomysł, że sobie postrzela. Niejako też w rewanżu, ponieważ niektórzy raperzy, jak dobrze wiecie, wodą leją na publikę. Więc może tutaj jest jakieś takie myślenie. Po prostu no zrobił, co zrobił. No. Moim zdaniem Bez powinien teraz po tych, że tak powiem, po tym całym zamieszaniu, jak to wypłynęło, tak, no bo już od kempa jest 2 tygodnie, jak dobrze liczę. Tydzień, no, jakoś tak, tydzień minął, no. Tak by było. Teraz będzie 2 tydzień od kempa. To mógłby w tym czasie pogadać z tym gościem i po prostu temat zamknąć. No ale jednak wiecie, Mes to ma swojego. No i zrobili tak, jak zrobili. Moim zdaniem bardziej Mes pogrążył się tymi dwoma postami, czyli tym zdjęciem plus tym wpisem na alkopolinami, niż samą tą reakcją. Gdzie za tą reakcję, moim zdaniem, no, no jejku, no. Zrobił, co zrobił, no. Ja myślę, że bym podobnie zareagował też, no bo to jednak przeszkadza, no. Bym zwrócił uwagę po prostu, że gościu, nie rob tego, bo mi przeszkadzasz, no. A ja chcę zagrać najlepszy koncert. Też można by było tak zrobić. Jestem ciekaw waszej opinii odnośnie afery, której moim zdaniem nie powinno być i która troszeczkę psuje wizerunek. Bo na pewno będzie to rozdmuchane na dalsze media typowo nierapowe. Zwłaszcza to pobicie, ta próba pobicia, ponieważ uderzenie i skopanie tego gościa ludziom da znowu pożywkę do tego, że rap i kultura oraz społeczność wokół tego rapu to są jakieś półgłupki i sami debile. Także dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do kolejnych materiałów. Hej! Taka możliwość, że to będzie lipa. Jest taka możliwość, że to będzie lipa.